grudniu, w listopadzie zostały wpisane również Dudy Żywieckie i Gajdy. Także chcieliśmy dziśka zaprezentować, bo to już jest na tej liście, kochani, zaprezentować Gajdoszy i Dudziorzy Żywieckich. Ej, Chrystus Dudami, zabieraj się z nami, ej, będzie z nami przygrywał między sałasami. Tak, kochani, zaczynamy od Gajd. Gajdy to głównie króluje w Beskidzie Śląskim, ale też i był na Żywiecczyźnie. Od strony Kamasznicy to była też kolebka Gajd aż do Węgierskiej Górki, czyli kawałek Żywiecczyzny. No i tam trzeba było znaleźć przedstawiciela Gajdoszy, którym jest Józek Broda, zaś pilotuje to Syćko i trzyma do kupy Zbysiu Wałach. Pytał pięknie Gajdoszy, pytał pięknie, jak uwidzicie różnicę między Gajdami i Dudami. Gajdy się pompuje ten rezerwuar powietrza mieszkiem, zaś Dudy trzeba ustami duchać. No i będzie ta prezentacja. Mowę, kochani, całością pilotowała koordynator, bo to trzeba pisać wnioski, trzeba opisywać. Trzeba to wszystko pielęgnować i przede wszystkim przekazać, że to żyje, to jest i to jest prawdziwe. Ewa Cucik, za co jej pięknie dziękujemy. I zagrają na Gajdach Zbysiu Wałach, który również oprócz wspaniałego muzyka jest budowniczym Gajd, i Czesiu Węglarz. Zagro też i... A, ja... Kartel Bułeczka też z nimi zagrał na skrzypcach. Zatańczy. Tak, tak. Mówi, że Żyli też potrafi Czesika robić, nie inną oceniać, ale też potrafi grać. No i zagro też Piotruś Pańczyk, najmłodszy uczeń Zbyszka Wałacha. Na najmłodszego Zbyszu, to nie wygląda, ale jest. Chcielibyście co dodać, czy nie? Może Zbysiu dwa słowa by powiedział, tak? Jedno. Przygoda z Gajdami zaczęła się od Czesia Węglarza. Należy się mu wielkie brawo, bo on jako pierwszy rozpoczął budowę. Człowiek legenda. I tak wydarzała się wielka akcja związana z odtworzeniem tych Gajd. I tak samo na portalu Jasie Karpiel, można powiedzieć, propagował kozę też równocześnie w latach 80. No i teraz tu jesteśmy po 36 latach, 7. A ja jeszcze dodam, kochani, że Czesiu Węglarz, bo Gajdy pochodzące z Kamasznicy, które mają ponad 100 lat. Także, aha, to nie te? No tak, bo tamte przepił, znaczy... Nie. Bo jak się gra na Gajdach, to kochani się baciarzy. Gajdy mają to do siebie, że mogą sobie grać i śpiewać, a nasze Żywieckie Dudy ino grać. No to co, przyklaskujmy, kochani, przyklaskujcie. I jeszcze... I jeszcze moi sieci dodą to, że jeśli jest coś wpisane już na krajową listę, to już jest krok, żeby to zostało uwiecznione i wpisane do UNESCO. Także mamy nadzieję w najbliższym czasie i Gajdy, i Dudy, i ten obrzęd związany z dziadami noworocznymi zostaną wpisane do UNESCO. Thank you.
jeszcze chciałem z moim najmłodszym uczniem zagrać jeden kawałek. Wypada jeszcze przyklaskę, no kochani, a wiecie co? Mało takich ludzi jest, co wiele ten trudny, naprawdę bardzo trudny instrument i gra, a jeszcze przy okazji śpiewa. Bardzo dziękuję Zbyszkowi. Kochani, także gajdy mamy załatwione, są wpisane, a teraz przywitajcie, popatrzcie się jako siła i jeszcze to nie wszyscy, Tudziorze Żywieccy! Kochani, są już młodzi ludzie, którzy budują te dudy, ale chciałem ich bardzo ciepło i gorąco przywitać. Mieliśmy no jedną próbę, a Syćko gro jak gro. No to tak, Jasiu Brudka, znacie go, przyklaskujcie. Z Żywca oczywiście. Antek Gluza ze Szczyrku, dudy ma Jankowskiego, świętej pamięci Felka. Antuś Pogoście, jest Antuś. Dalej mamy Jacenty Ignatowicz. On ma dudy, przyklask. Jest. Łot Pluty, dudy, to z pewni wielki. Jademy dalej, Czesław Węglarz, bo on gra i na gajdach, i na dudach. Czesiek ma dudy swojej roboty. No i kochani, dalej. A pomysłodawcą tego wszystkiego i wpisu jest Przemysław Cicek, witajcie go bardzo pięknie i ciepło. Przemek o tym pomyślał, jest przedstawicielem właśnie tam w Ministerstwie Tudziorzy Żywieckiej i dzięki niemu jest ten wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dudy mo Jankowskiego, ale swoją gajdzicę. Przemuś, tak? Przemuś, podnieś kapelę, żeś to ty. Podnie, tak, to jest ten Przemysł, tak. Nasze jedyne słoneczko, które jest z nami, Sabinka Jurasz. Sabinko, podnoś się. Powiedziała nam, że tak dobrze to jeszcze się w życiu nie czuła, jak wśród dudziorzy. Sabinka będzie nam śpiewać. Sabinka ma dudy Marcina Blachury, który tu też jest. Dalej jademy. Marcin Blachura z Żywca. Marcin ma przyklaskujcie dudy własnej roboty. Marcinku. Tak? Fajnie, wysoko śpiewa, też dziśka będzie śpiewał.
Paweł Fejkisz, Wilkowice. Moterz Marcinka Dudę, witamy pięknie. Jakub Baca z Bystrej, Dudy, Mozaś, Przemka Ficka. Także widzicie, oprócz nauczyciela Felka, gdzie jeszcze do tej pory fungują, jak mówią nasi przyjaciele ze Słowacji, są Dudy, to moment nowych budowniczych Dud. No i to jest, kochani, piękne. Wojtek Maciejowski, Dudy. Wojtek Maciejowski, Gaunies. Wojtek, to jest ten młody człowiek, tak? A muszę wam powiedzieć, że wszyscy ci ludziorze grają na syczki, na pisołkach, na trąbitach, na skrzypcach, na heligonkach. Także są to wszyscy multiinstrumentaliści i chwała im za to. Jademy dalej. Jan Ryt. Halo, Janek. Rzutę na taśmę. Dudy Mosz Jankowskiego też, tak? Felka. Rafał Bałaś, kochani, ma Dudy, znany muzyk Dudy Jankowskiego. Mamy jeszcze Łukasza Ząbka. Łukaszku, pokaż się. A to chyba najmłodszy dudziarz. No i o ten zagrom na Dudach przyjdzie. Także, moi kochani, myślę, że jest to wielka siła dudziarzy i tradycyjnego muzykowania. Sucho się starych, archaicznych nutek i gro. To jest, kochani, piękne, jak czasami wieczorami słychać na żywiecczyźnie, jak w jednej wiosce, w drugiej wiosce gromy na dudach śpiewamy. Cieszymy się z tego, co robią. Kochani, przed wami dudziorze żywieccy! Proszę Państwa, jesteśmy bardzo szczęśliwi, cała nasza brać dudziarska, że wreszcie nasz instrument, który na Żywiecczyźnie od połowy XV wieku nieprzerwanie króluje, dominuje w muzyce żywieckiej, górali żywieckich, że wreszcie doczekał się na wpis do Księgi Dziedzictwa Narodowego. Bardzo serdecznie dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wpisanie naszego instrumentu do tej właśnie Światowej Księgi. Dziękujemy bardzo. Thank you.
proszę zabrać się na moją datę. Nie słyszę. No to gra. Marcinku jedyne, hej! Łabertał się, wywijał się, mój koniec jak na roli. Jak zasiadał, nie łabert takiego głowania boli. Dajmy jeszcze jeden kawałek. Jedzie formaliczku. He. Trudny instrument, ale bardzo wdzięczny. Kochani, Downi to była, na weselu to była kapela, najbardziej autentyczna kapela dudy i skrzypce. Jak w sobotni zacyni wieczór grać na dudach i skrzypcach, a zacyni tańcować taki taniec korowodowy, koń,
to wpadali chłopy, wpadali w taki trans, że tańcowali do rana. Dziewczyna była oczywiście tylko tłem, bo to chłop prowadził, a dziewczynka musiała skokać, jak przygrał partner.